Dzień dobry Państwu. Nazywam się Jakub Olipra. Jestem ekonomistą w Banku Credit Agricole, gdzie odpowiadam za analizy dotyczące sektora rolno-spożywczego. Przedmiotem mojej dzisiejszej prezentacji będzie próba odpowiedzi na pytanie, czy to jest koniec podwyższonej zmienności cen na światowym rynku mleka. Moja prezentacja będzie jednak dosyć nietypowa, ponieważ nie zawiera ona żadnych slajdów, a całe moje wystąpienie oparte będzie o narzędzie, które powstało szczególnie po to, by odpowiadać na trudne pytania nurtujące sektor rolno-spożywczy. Mam wielką przyjemność zaprezentować Państwu efekt naszej pracy. Agrostat jest to narzędzie dedykowane dla sektora rolno-spożywczego, poprzez które chcemy się dzielić z Państwem naszą wiedzą ekspercką dotyczącą nie tylko rynku mleka, ale sektora rolno-spożywczego ogółem. Zanim przejdę do merytorycznej części mojego wystąpienia, chciałbym pokrótce zaprezentować funkcjonalności tego narzędzia. Dodam jeszcze, że jest ono w ostatniej fazie testów i wkrótce zostanie przekazane użytkownikom do dyspozycji. To, co jest szczególnie ważne, nie trzeba być klientem banku, aby z niego korzystać. Oczywiście chcielibyśmy, żeby wszyscy Państwo byli naszymi klientami. Niemniej, jeżeli tak nie jest, tak czy siak chętnie podzielimy się z Państwem naszą wiedzą ekspercką. Więc krótko o narzędziu. Cała architektura tego serwisu jest bardzo prosta. Na samej górze widzimy działy, najważniejsze działy dla polskiego sektora rolno-spożywczego. Widzimy tam mleko, wołowinę, wieprzowinę, drób, jaja, zboża, rośliny oleiste, cukier, warzywa i owoce. I na tym etapie użytkownicy narzędzia wybierają sobie działy, które ich interesują i w konsekwencji co będzie wyświetlane w dalszej części serwisu. Czyli przykładowo, jeżeli mamy tutaj przedstawicieli spółdzielni mleczarskich, najprawdopodobniej będą oni zainteresowani przede wszystkim sektorem mlecznym. Natomiast jeżeli już mówimy o samych rolnikach, o członkach spółdzielni mleczarskich, być może będą oni zainteresowani również rynkiem wołowiny. I tutaj zaznaczając poszczególne kategorie, jesteśmy w stanie modyfikować treść wyświetlaną w całym serwisie. Jeśli chodzi o rodzaje treści, są to trzy różne rodzaje. Są to perspektywy dla branży, to jest ten taki duży bloczek. I tutaj przedstawiamy nasze scenariusze dotyczące poszczególnych rynków, w tym przypadku rynku mleka, nasze prognozy na lata 2019-2020. Tutaj dzielimy się z naszymi przewidywaniami, co będzie działo się na rynku mleka. Kolejnym rodzajem treści są to raporty, czyli to są takie większe analizy dotyczące tematów ważnych dla sektora rolno-spożywczego. Przykładowo tutaj mamy raport dotyczący przyszłości wspólnej polityki rolnej i tutaj właśnie w tych raportach dzielimy się naszymi przemyśleniami dotyczącymi rzeczy ważnych, które będą wpływały na sytuację w sektorze rolno-spożywczym. I ostatnim rodzajem treści są aktualności. Oczywiście jesteśmy bankiem, nie jesteśmy agencją prasową i nie aspirujemy, żeby taką być. Tutaj prezentujemy tylko najważniejsze treści, treści, które mogą istotnie wpłynąć na sytuację rynkową, czyli w przypadku rynku mleka komentujemy tutaj to, co się dzieje z produkcją na najważniejszych rynkach w Nowej Zelandii, w Australii, w Unii Europejskiej, w Argentynie. Komentujemy, co się dzieje na aukcjach GDT, co się dzieje z popytem w Chinach. Komentujemy, co się dzieje z zapasami interwencyjnymi Komisji Europejskiej, czyli piszemy tylko o tym, co jest kluczowe z punktu widzenia koniunktury na rynku mleka. Po prawej stronie mogą Państwo zobaczyć taki moduł makrostat i tutaj prezentujemy treści związane z gospodarką. Jeżeli chcą się Państwo dowiedzieć, co się będzie działo z kursami walutowymi, ze stopami procentowymi, to jest szczególnie interesujące dla kadry menedżerskiej, to tutaj znajdą Państwo takie informacje, jak również nasze scenariusze dla polskiej gospodarki, gospodarki światowej, co się będzie działo ze wzrostem gospodarczym, z inflacją, zatrudnieniem i z wynagrodzeniami. Przechodząc do części merytorycznej mojego wystąpienia i odpowiedzi na pytanie, co dalej ze zmiennością na rynku mleka, jakbyśmy mogli włączyć właśnie scenariusz i zaczniemy od cen. Ponieważ rzeczywiście w ostatnich kwartałach możemy zaobserwować pewnego rodzaju stabilizację sytuacji na rynku mleka. Z jednej strony mamy
Nieznaczny wzrost cen odtłuszczonego mleka w proszku. Rzeczywiście oddaliliśmy się już od tych poziomów interwencyjnych. Z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na rynek masła, to te ceny masła się obniżają. W konsekwencji ta różnica cenowa na rynku tłuszczu mlecznego i białka mlecznego rzeczywiście stopniowo wraca już do poziomów obserwowanych na początku 2016 roku. Z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na pozostałe produkty, czyli na przykład sery, tutaj mamy akurat ceny sera cheddar, może nie jest to najbardziej reprezentatywny dla Unii Europejskiej, ale pokazuje tendencję, że mamy tutaj wyraźny trend boczny, nie ma żadnego kierunku ani wzrostu, ani spadku, te ceny są relatywnie stabilne od kilku kwartałów. I rzeczywiście pojawia się takie pytanie, czy to jest koniec tej podwyższonej zmienności cen na rynku mleka, do której przyzwyczaił nas rynek przez ostatnie lata, czy to może jest cisza przed burzą i wkrótce ta zmienność cen powróci. Tak samo, jeżeli właśnie spojrzymy na wyniki aukcji GDT, to tutaj również mamy taką dosyć stabilizację, giełda nie wie, w którą stronę iść. I myślę, że żeby odpowiedzieć na to pytanie, czy to jest koniec tej zmienności cen, warto sprawdzić, co jest przyczyną tego, że obecnie te ceny są dosyć mało zmienne. I tutaj myślę, że warto spojrzeć na to z dwóch stron. Ze strony podażowej, czyli patrząc, co się dzieje z światową produkcją, i ze strony popytowej, później spojrzymy na handel. Zaczynając właśnie od produkcji, ten wykres się już pojawiał w podobnej formie dzisiaj w poprzednich prezentacjach. Ta produkcja wśród największych eksporterów produktów mlecznych na świecie, czyli w Unii Europejskiej, Nowej Zelandii, Stanach Zjednoczonych, Australii, Argentynie, jej dynamika obniża się. Oznacza to, że produkujemy mniej mleka niż rok temu. Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach. Przejdźmy do poszczególnych rynków, zaczynając od Unii Europejskiej. Drugi rok z rzędu suszy. Oczywiście to znalazło odzwierciedlenie w dochodowości produkcji mleka. Wielu producentów było zmuszonych ograniczyć pogłowie bydła. Dodatkowo te fale upałów spowodowały stres cieplny, to odbiło się na wydajności produkcji. W efekcie wiele wskazuje, że ten sezon będzie bardzo słaby, produkcja obniży się w ujęciu rocznym. To też jest ciekawe, że ten spadek ma szeroki zakres geograficzny i nawet jeżeli spojrzymy na dane dla Polski, to tutaj w przypadku danych dla Polski odnotowaliśmy w czerwcu pierwszy od 2016 roku spadek dostaw mleka w ujęciu rocznym, co pokazuje, że mimo tego, że nasz kraj był dosyć odporny na ostatnie zawirowania na rynku mleka, to produkcja mleka poddała się tutaj w obliczu tych niekorzystnych warunków agrometeorologicznych. Przechodząc do rynku Nowej Zelandii, trochę już dzisiaj o tym było w poprzednich prezentacjach. Mamy początek sezonu, ten początek sezonu jest bardzo dobry i niemniej ciężko prognozować, co będzie dalej, ponieważ ta produkcja w Nowej Zelandii charakteryzuje się dosyć dużą zmiennością. Produkcja mleka w Nowej Zelandii ma charakter ekstensywny, ona jest determinowana w znacznym stopniu przez zmienne warunki agrometeorologiczne i często było tak, że sezon mleczny w Nowej Zelandii zaczynał się bardzo dobrze, a później ostatecznie w całym sezonie produkcja mleka spadała. Czyli tutaj należy kierować się dosyć dużą ostrożnością. Niemniej, jeżeli spojrzymy na początek sezonu, można tutaj myśleć optymistycznie co do kolejnych miesięcy, zwłaszcza, że uwaga rynku będzie coraz bardziej koncentrować się na Nowej Zelandii. Tutaj, jeśli chodzi o Unię Europejską, wiadomo, że ten sezon będzie słaby, natomiast tam wraz z rozkręcaniem się tego sezonu mlecznego, którego szczyt przypada na naszą zimę, uwaga rynku będzie zwrócona właśnie na ten kraj. Przechodząc do kolejnego rynku, czyli do Stanów Zjednoczonych, to tutaj rzeczywiście, tak już zostało wspomniane, dynamika produkcji mleka w tym kraju kształtuje się, tak balansuje na granicy zera. To jest taka sytuacja bezprecedensowa, o czym wspomniał pan Frederik w wcześniejszej prezentacji. Do tej pory z roku na rok ta produkcja mleka w Stanach Zjednoczonych wyraźnie rosła. I tutaj myślę, że takim głównym czynnikiem jest to, co już zostało wspomniane, czyli niska opłacalność tej produkcji, na którą naszym zdaniem nałożyły się wojny handlowe prowadzone przez Stany Zjednoczone i problemy amerykańskich eksporterów.
Jeżeli spojrzymy na wolumen amerykańskiego eksportu produktów mlecznych w pierwszej połowie bieżącego roku, to doszło do jego wyraźnego spadku i za sprawą spadku tego eksportu do Chin, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, Unia Europejska wykorzystuje tę sytuację i rozpycha się na tym chińskim rynku. Niemniej amerykańscy producenci na tym cierpią i ta opłacalność produkcji jest tam niska, co skutkuje w niewielkim wzroście lub nawet spadku tej produkcji. Tutaj widzimy na tym wykresie, że ona tak balansuje na, dynamika tej produkcji balansuje na granicy zera. Przechodząc do kolejnego rynku, jakim jest Argentyna, tutaj wiele wskazuje, że właśnie sezon zaczyna się bardzo dobrze, co jest efektem korzystnych warunków agrometeorologicznych, ale nie zapominajmy o tym, co się dzieje w otoczeniu gospodarczym w tym kraju. Kryzys, bardzo wysoka inflacja, bardzo wysokie stopy procentowe, silna deprecjacja argentyńskiego peso, to wszystko sprawia, że ta działalność gospodarcza w tym kraju, nie tylko w branży mleczarskiej, ale ogółem jest trudna, szczególnie jeżeli jest się w znacznym stopniu uzależnionym od importu środków produkcji, a mleczarstwo tutaj się czymś takim charakteryzuje. I to sprawia, że choć możemy oczekiwać odbicia produkcji w tym sezonie w Argentynie, to wiele wskazuje, że ono nie będzie znaczące. I przechodząc do ostatniego rynku, jaki chciałem mówić, czyli do Australii, to wszystko wskazuje, że poprzedni sezon to był najgorszy sezon od 25 lat. Produkcja mleka silnie spada i co gorsza, jeżeli spojrzymy na prognozy pogody, to ten kolejny sezon, ten, który obecnie właśnie się zaczyna, wiele wskazuje, że będzie gorszy, jeszcze gorszy niż ten poprzedni, ponieważ prognozy pogody wskazują, że w stanie Wiktoria, który odpowiada za 60% produkcji mleka w tym kraju, znowu utrzymuje się susza i to będzie miało poważne implikacje dla warunków dla produkcji mleka w kolejnych miesiącach. Czyli jeżeli spojrzymy na taki ogólny obraz tego, co się dzieje na rynku mleka, widzimy, zwłaszcza jeśli chodzi o produkcję, to widzimy, że ceny teoretycznie powinny rosnąć, ponieważ tej produkcji jest mniej. Warto teraz właśnie zwrócić uwagę, co się dzieje po stronie popytowej, czyli zwróćmy uwagę, co się dzieje w światowym handlu. Tutaj mamy takie narzędzie, które pokazuje, co się dzieje zarówno z eksportem, jak i importem wśród największych importerów i eksporterów produktów mlecznych na świecie w 8 najważniejszych kategoriach. Mamy tutaj pełne mleko w proszku, odtłuszczone mleko w proszku, masło, sery i tam kazeiny, pozostałe istotne produkty w handlu produktami mlecznymi. I tutaj rzeczywiście, jeżeli spojrzymy na te dane, to dominuje kolor zielony. Jeżeli kraj jest zaznaczony na zielono, to znaczy, że ten import rośnie, a jeżeli jest zaznaczony na czerwono i ten czerwony jest intensywny, to znaczy, że spada i to spada bardzo wyraźnie. Jeżeli spojrzymy na te mapki, to na ogół widzimy dosyć dużo koloru zielonego, ale to może być troszeczkę mylące, bo jeżeli spojrzymy szerzej na poprzednie lata, to ten import rośnie, ale coraz wolniej i to oznacza, że mamy do czynienia ze spowolnieniem światowego popytu na produkty mleczne. Już zostało wspomniane to, co się dzieje w Chinach. To nie tylko kwestia wojen handlowych czy spowolnienia w światowej gospodarce, ale też afrykański pomór świń, który ograniczył w istotny sposób popyt na serwatkę wykorzystywaną w paszach. Więc rzeczywiście tutaj mamy do czynienia ze spowolnieniem światowego popytu. I teraz jeżeli zestawimy te dwie rzeczy naraz, czyli malejącą produkcję mleka wśród największych eksporterów produktów mlecznych i spowolnienie światowego importu, to rysuje się taki obraz, który tłumaczy tą stabilizację cen. Czyli nie ma takiego czynnika, który by przeważył ten rynek w jedną, ani w drugą stronę. I tutaj, jeżeli byśmy właśnie mogli wrócić do scenariusza na rynku mleka, uważamy, że ta przejściowa, że ten niski poziom zmienności na światowym rynku mleka jest przejściowy. Tak powiedział pan David w swojej poprzedniej prezentacji, volatility is here to stay, czyli zmienność pozostaje nieodłącznym elementem rynku. Ja się jak najbardziej zgadzam z tą tezą. Potrzeba czynnika, który ten rynek przeważy i ta zmienność na rynek mleka powróci. Takim czynnikiem może być ewentualny wzrost produkcji mleka w Nowej Zelandii. Tak jak powiedziałem, sezon się tam zaczyna bardzo dobrze i przy założeniu,
że ta produkcja w Nowej Zelandii wzrośnie znacząco, a utrzyma się to spowolnienie w światowym imporcie produktów mlecznych, a wiele na to wskazuje, ponieważ światowa gospodarka spowalnia, będziemy mieli do czynienia ze przyspieszeniem spadku cen produktów mlecznych na przełomie roku. I taka jest też nasza prognoza. Prognozujemy, że na koniec tego roku, przekładając to już na realia polskiego rynku, cena skupu mleka wyniesie 135 zł za hektolitr. To mówię tutaj o tej cenie GUS-owskiej. Jeśli chodzi o koniec przyszłego roku, uważamy, że to będzie 125 zł. Uważamy, że ta spadkowa faza potrwa również właśnie w przyszłym roku. Zobaczymy, co się będzie działo z pogodą, z produkcją w Unii Europejskiej. Takim głównym czynnikiem ryzyka dla naszego scenariusza jest właśnie pogoda, warunki agrometeorologiczne. Ciężko prognozować pogodę i to jest właśnie nasz największy czynnik ryzyka. To by było na tyle, jeśli chodzi o moją prezentację. Bardzo dziękuję za uwagę i życzę Państwu owocnego udziału w forum.